Cześć wszystkim, witam w kolejnym materiale na kanale, tym razem zza kierownicy samochodu, który swoim wyglądem przyciągnie prawdopodobnie tyle samo zwolenników, co i przeciwników. Mowa oczywiście o najnowszym dziecku Hyundai'a, czyli modelu Tucson, do której grupy ja się zaliczam, co to w ogóle za samochód, czy warto się nim zainteresować. Zapraszam na test. Na początek standardowo chwila dla partnera kanału, czyli firmy Car Vertical, dzięki której wszystkie osoby zainteresowane zakupem samochodu używanego mogą w prosty i szybki sposób, bez wychodzenia z domu, bez jechania na drugi koniec Polski, sprawdzić samochód, którym są zainteresowane. Co trzeba zrobić? Wystarczy pobrać raport ze strony carvertical.com, wpisujecie VIN i dostajecie wszystkie najważniejsze informacje, takie jak na przykład ta, czy samochód nie jest kradziony, czy nie był bity, czy przebieg nie był kręcony. Te i wiele innych informacji zdobędziecie szybko, łatwo i przyjemnie. Także pamiętajcie, aby zawsze być czujnym, nie dajcie się oszukać i pobierzcie raport ze strony carvertical.com. Linka macie w opisie i przechodzimy do testu. I zaczniemy sobie od tego, że od razu zdradzę, do której grupy ja się zaliczam, jeśli chodzi o odbiór wizualny nowego Tucsona. Otóż jestem zdecydowanie w tej grupie, która uważa, że ten samochód wygląda mega kozacko. W 100% rozumiem te osoby, którym ten samochód się podobać może mniej, albo w ogóle może się nie podobać, albo mogą stwierdzić, że ten samochód się szybko opatrzy. Nie wiem, jak będzie, zobaczymy. Ja wypowiadam się oczywiście na ten moment, na moment, jak go zobaczyłem i od chwili, gdy faktycznie widziałem ten samochód jako model koncepcyjny, do momentu, jak sobie go teraz odebrałem. On się jakoś bardzo mocno nie zmienił, za co szacun dla Hyundai'a. I ja uważam, że jest to jeden z najatrakcyjniejszych samochodów, jakie w ogóle można dostać na rynku w tym segmencie. W sumie rzadko tak robię, żeby skupiać się aż tyle na wyglądzie, szczególnie na początku, ale w tym modelu trzeba to zrobić. I myślę, że główną rzeczą, na której większość osób się skupia i którą zauważa, są przednie światła. To jest coś nowego, to jest powiew świeżości. Nie kojarzyło się to do tej pory z żadną marką, więc fajnie, że zdecydowali się na coś takiego w koreańskiej marce. No ciekawy jestem waszej opinii, popatrzcie sobie, jak to wygląda. Jedyne, do czego mógłbym się przyczepić, to kierunkowskazy, które ja bym z tyłu jakoś próbował wkomponować w lampę wyżej, no ale niestety tutaj jakby postąpiono inaczej. Tutaj słyszałem skrajne opinie, niektórzy twierdzą, że lampy na przykład umieszczone gdzieś tam z tyłu niżej są bardziej widoczne, bo oddzielają się od klosza, ale moim zdaniem wizualnie lepiej byłoby to, gdyby to było jakoś w lampie, ale jakby tutaj nie ma się co czepiać. Z takich jeszcze ciekawostek zobaczcie z tyłu, gdzie jest znaczek Hyundai'a. On nie jest na klapie, tak jak dzieje się to praktycznie zawsze, tylko jest na szybie. Wycieraczka jest schowana wyżej pod spoilerem. Też ciekawe rozwiązanie, też coś innego, ale innego w pozytywny sposób. Przynajmniej uważam tak ja. I przechodząc troszeczkę do wnętrza, popatrzcie sobie, jak ono wygląda. Mnie to wnętrze, może nie będę używał słów, że urzekło od pierwszego wejścia do tego samochodu, ale naprawdę bardzo mi się spodobało. Podobają mi się te przejścia, gdzie, że tak powiem, ta listwa, czy jak to nazwać, idzie przez cały samochód. Minus na pewno jest bardzo dużo piano black, co będzie się wszystko palcowało, rysowało. Wiadomo, co się dzieje z piano black, ale na pewno jeśli chodzi o sam wygląd, no to wygląda kozacko. Przy czym chyba ważniejszą rzeczą jest to, aby powiedzieć, że materiały, których tutaj w zasadzie wszędzie użyto, są naprawdę mega wysokiej jakości. I to nie mega wysokiej jakości jak na klasę samochodów popularnych, do której należy Hyundai, ale po prostu to jest samochód, który, zmieniając tutaj znaczek na znaczek jeden z marek premium, nie byłoby się czego wstydzić. Mówię o i jakości materiałów, i spasowaniu, i wyglądzie też. Naprawdę droga, którą przebył Hyundai, robi wrażenie i ten model jest tego świetnym potwierdzeniem. Nie będę się na tym skupiał może jakoś dłużej, bo to też jest troszeczkę kwestia gustu. To bardzo różnie bywa, każdy może to odebrać inaczej, ale moim zdaniem środek jest kapitalny. Na pewno trzeba powiedzieć, że jest bardzo ergonomiczny, oprócz jednej rzeczy, ja mówię o tym zawsze, do tej pory się do tego nie przekonałem, pewnie nie przekonam się jeszcze bardzo długo, a może nigdy. No czyli oczywiście dotykowe sterowanie w zasadzie wszystkim. Nie wiem, żeby sobie tutaj zrobić cieplej, zimniej, oczywiście trzeba trafić, oderwać wzrok od jezdni, nie ma żadnego pokrętła, tu w zasadzie nie ma żadnego przycisku, wszystko jest dotykowe. Działa, jak już traficie, to działa dobrze, bo wiele samochodów ma tak, że nie dość, że trzeba trafić, to i tak często na przykład nie działa. No to tutaj działa jak traficie, ale mnie się to oczywiście nie podoba, bo uważam, że jest to po prostu... Lubię nowoczesność, ale to już jest za dużo. Tutaj zdecydowanie lepiej sprawdzają się fizyczne przyciski. No tak jak mówię, we wszystko trzeba dotknąć.
I w zasadzie widzę, że to nie jest tak, że ja czy inni testujący tak mamy. Ja chyba nie kojarzę komentarza pod swoimi filmami, aby ktoś napisał: bez sensu, te dotykowe ekrany, czy ogólnie panele są dużo lepsze, bo nie lubię przekręcać gałki, żeby sobie zrobić tutaj cieplej, tylko czy nacisnąć przycisku, tylko wolę te dotykowe. Nie kojarzę takiego komentarza. Może były, ale naprawdę nie kojarzę. Przy czym to w zasadzie chyba jedyna wada, do jakiej ja się mogę przyczepić we wnętrzu tego samochodu. On ma bardzo dużo miejsca, jest bardzo przejrzysty, może nie bardzo, jest przejrzysty, słupki A nie ograniczają jakoś mocno widoczności, mamy bardzo duże lusterka, dobrą też widoczność do tyłu, nie ma tam jakiegoś dziwnego spoilera, który by coś ograniczał, jest naprawdę bardzo w porządku. Słyszałem narzekania, że jest za krótkie siedzisko w fotelach. Ja nie byłem na jakiejś trasie, nie wiem, 1000 km, ale na tyle, na ile jeździłem, w ogóle mi się to nie rzuciło, nie wiem w sumie powiedzieć w co, no nie rzuciło mi się. Było mi bardzo wygodnie przez cały czas i na pewno mega kozacką rzeczą, którą ja uwielbiam w samochodach, które mają skórę, jest oczywiście nie tyle grzanie foteli, co teraz przy takich temperaturach wentylacja. Jest 3-stopniowa, działa świetnie, działa bardzo szybko, kapitalna rzecz. No mówię oczywiście o tej wersji, którą ja posiadam, ale możecie to mieć, także super. I jeszcze jedna rzecz, jak jesteśmy już we wnętrzu, to przejdźmy sobie na sam tył samochodu, czyli bagażnik. Ponad 600 litrów katalogowo, tyle że to jest jeden z tych modeli, gdzie tych litrów nie do końca widać. Nie wiem, czy zobaczycie to tutaj na filmiku, ale to jest po prostu zmierzone ewidentnie z tym, co mamy pod podłogą. I pierwsze wrażenie jest zdecydowanie takie, że to jest troszeczkę zawyżona liczba, przy czym bagażnik jest spoko. Jak na ten rozmiar samochodu, myślę, że nie powinno niczego brakować. Ale na ponad 600 litrów nie wygląda. Ciekawostka jest taka, że jak podchodzicie do samochodu, który jest zamknięty, macie przy sobie kluczyk, postoicie chwilę z tyłu, to ten bagażnik się sam otworzy. Nie zlokalizowałem otwierania stopą, co byłoby chyba prostsze, no ale taka trochę inna rzecz, więc warto o niej wspomnieć. Fantastyczną rzeczą jest również to, że po włączeniu kierunkowskazu na zegarach przed Wami wyświetla się obraz z kamer umieszczonych w lusterkach. Dla mnie jest to rozwiązanie do kopiowania w każdym samochodzie, uwielbiam z tym jeździć, uważam, że jest to rzecz kapitalnie wpływająca na bezpieczeństwo jazdy. Podobają mi się również rolety zamontowane w tylnych drzwiach oraz to, że drzwi po zamknięciu zasłaniają progi. A rzeczą, która jest, myślę, że bardzo niespodziewana, przynajmniej dla mnie w tej klasie samochodów, to co pewnie widzieliście już w każdym teście Tucsona, bo każdy to pokazuje, pokażę to i ja, bo to po prostu jest coś ciekawego. Jak staniecie sobie na przykład gdzieś tam w centrum handlowym, pozostawiają Was tak, że nie możecie do samochodu wejść, wystarczy potwierdzić zamknięcie samochodu, przytrzymać przycisk na pilocie, na samym dole samochód się uruchomi. Uruchomi to nie znaczy, że włączy się silnik spalinowy, to jest oczywiście hybryda, no jeszcze o tym w sumie nie powiedziałem, zaraz do tego przejdziemy, ale samochód się uruchomi i możecie sobie i do przodu, i do tyłu wyjechać, przytrzymując przycisk na pilocie. Co ciekawe, to nie jest tylko tak, że on wyjedzie do przodu, do tyłu w linii prostej, ale może też kręcić kierownicą sam, wpasować się idealnie w miejsce, może przejechać tak bodajże 7 metrów. Trzeba stać oczywiście też w niewielkiej odległości przy samochodzie i naprawdę kapitalna rzecz. A ta niewielka odległość, na przykład, nie wiem, nie zrobicie tego z balkonu, że będziecie się chcieli komuś pochwalić i z balkonu przytrzymacie, no wtedy samochód, on się może odpali, ale nie ruszy. No ale ciekawostka i coś, czego naprawdę ja bym się zupełnie nie spodziewał w tej klasie. Dobra, przejdźmy sobie może do tego, od czego ja przeważnie testy zaczynam, czyli co my tutaj mamy pod maską. Otóż złożyło się na tyle fajnie, że do testu dostałem wersję z silnikiem 1.6 TGDI, czyli benzynowy silnik turbo o mocy 230 koni, 350 Nm, 8 sekund do setki i automatyczna skrzynia biegów. Dziwna rzecz w tej skrzyni to przełączanie biegów, czyli nie mamy żadnego drążka, mamy przyciski. To jest coś, z czym miałem kontakt na przykład w Hyundai Kona Electric. Ogólnie słyszę na to dużo narzekań, dla mnie to jest spoko, bardzo łatwo się do tego przyzwyczaić. Ma to tylko jedną wadę, czasem zdarza się tak, że na przykład jedziecie przód, tył, gdzieś tam na czesnym parkingu i po którymś przełączeniu na przykład na drive, myślicie, że ruszycie do przodu, naciskacie gaz i jedziecie do tyłu, bo bieg się jeszcze nie zmienił. To się zdarza, taka nie wiem, zawiecha, czy po prostu nie przełączenie biegów. Trzeba na to uważać, może jakbym pojeździł dłużej, to pewnie już by to zniknęło, bo po prostu na tyle bym się przyzwyczaił. Nie wiem, parę razy mi się to zdarzyło, także na to trzeba uważać, ale ja uważam, że do tego przyzwyczaić się można i to można przyzwyczaić się szybko. Co jest natomiast mega ogromną zaletą, to jest hybryda, a nie ma tutaj CVT.
I ja to będę zawsze chwalił, bo ja skrzyń CVT nie lubię, mimo że jeżdżę z taką na co dzień. A jaka jest tego główna zaleta? No oczywiście silnik nie wyje, jak to przy skrzyni bezstopniowej. Te biegi zmieniają się bardzo szybko. Co więcej, mamy tutaj łopatki przy kierownicy. Możemy się też nimi pobawić i dostosować sobie do swoich potrzeb. Także hybryda z klasycznym automatem to jest coś, co dla mnie, czy w mojej ocenie, jest zdecydowanie milsze w jeździe niż takie połączenie ze skrzynią bezstopniową. Także super. No i 230 koni, 8 sekund. Na papierze mega. Odczuciowo trochę mniej mega. Dzisiaj rano było na przykład mokro i ślisko i ten samochód przy tej mocy od startu, od świateł na przykład naciskacie gaz do dechy i on się zachowuje mocno nerwowo. Te systemy czasami głupieją, nie wiedzą czy mają puścić ten samochód, im on mieli kołami, nagle go blokują. Potrafi się zachować dziwnie. Ja twierdzę, że to jest samochód, który te 230 koni zdecydowanie bardziej Wam oddaje już w trakcie, jak jedziecie 50, 60, 80, chcecie kogoś wyprzedzić i wtedy czujecie, że tej mocy nie brakuje, niż od jakichś startów, od świateł. To oczywiście nie jest samochód w żadnej mierze do ścigania się. Bez sensem byłoby go kupować w takim celu, ale już jako samochód, który po prostu będzie miał tej mocy pod dostatkiem w każdych warunkach w trakcie jazdy, zdecydowanie tak. I mimo, że to jest kategoria samochodów, która moją jakąś ulubioną nie jest, to ja zdecydowanie muszę powiedzieć, że bardzo przyjemnie ten samochód mi się prowadziło przez cały okres testu. Wpływała na to też na pewno kierownica, która nie umiem do tej pory ocenić, czy mi się podoba wizualnie, czy nie. Ja rozmawiałem o tym z kumplami i większość mówiła, że wygląda kozacko, a ja tak mam taką... Czuję się tak dziwnie, bo ona jest bardzo przyjemna w dotyku, naprawdę świetnie leży w dłoniach, ale to na dole, czyli to te czteroramienna w zasadzie kierownica, nie wiem, czy ona mi się podoba, ale odczuciowo jest kapitalna. Rzućcie też okiem troszkę za kierownicę, czyli na zegary. Mamy tutaj kilka ustawień. Wyglądają moim zdaniem całkiem spoko, wszystkie informacje są łatwo dostępne, nie musicie tutaj przyzwyczajać się do tego miesiącami. Ten tablet, który jest tutaj wpasowany, też słyszałem takie opinie, że on jakoś tak jest po prostu wrzucony bez sensu. Ja tak nie uważam, chociaż wydaje mi się, że przydałoby się tutaj jakieś małe zadaszenie. Pewnie wtedy byłoby jeszcze lepiej, ale mnie się to podoba. Rzućcie sobie okiem też na to, jak to wszystko wygląda. Moim zdaniem jest naprawdę ok. Tak samo wieczorem, całe wnętrze jest fajnie podświetlone, chociaż minus, nie mam tutaj oświetlenia ambiente, co ja w samochodach bardzo lubię. I w sumie szkoda, że to się tutaj nie znalazło, bo nie mam też okazji zobaczyć, jakby to wyglądało. W każdym razie to takie standardowe niebieskie podświetlenie Hyundai'a wieczorem też wygląda całkiem spoko. A wracając troszkę do samej jazdy. Nie wiem w sumie też, czemu tutaj słyszę skrajne opinie, ale odnośnie wyciszenia. Ja uważam, że ten samochód jest wyciszony bardzo dobrze i jazda w trasie nim to jest coś bardzo przyjemnego. Tyle, że dwie rzeczy. Pierwsza, dzisiaj na przykład jadąc w trasie gdzieś tam szybciej, był bardzo wietrzny dzień, i ten samochód dał mi się mocno we znaki pod kątem podatności na boczne podmuchy wiatru. No wiadomo, to też nie jest coś jakoś mega dziwnego, chociażby sama bryła tego samochodu o tym świadczy, że tak może być. Ale faktycznie dało mi się to we znaki na tyle, że o tym wspominam. Sama dynamika samochodu w trasie była w zupełności wystarczająca, niczego mi nie brakowało w żadnym momencie. I muszę go w tej chwili bardzo pochwalić i też troszkę mniej pochwalić. Otóż spalanie. To jest hybryda, żadne pluginy. Nie robimy tutaj nic, nasze zadanie to wsiąść, odpalić, jechać, tankować benzynę i tyle. Jak na te gabaryty, jak na taką moc, samochód w mieście palił mi do 7 litrów. Gdzieś tam w jeździe poza miastem to było 6, potrafiłem zrobić nawet mniej. Czyli naprawdę wow, bo ja będąc kiedyś przyzwyczajonym do samochodów ponad 200-konnych benzynowych silników, to zawsze tych litrów było kilkanaście. Także ten wynik 5, 6, 7 jest mega. Tyle, że on obowiązuje w mieście i na drogach oznaczonych 3 cyferkami. Na drogach oznaczonych 2 cyferkami to spalanie wskakiwało już na jakieś 8 litrów. No a na drogach oznaczonych 1 cyferką zbliżało się niebezpiecznie do dychy. Ale znowu, 230 koni, takie gabaryty, taka budowa, to nie jest coś jakoś mega szokującego. No, musimy to założyć, że to spalanie może tak wyglądać. Oczywiście hybryda jest po to, żeby jeździć oszczędnie i można tym samochodem jeździć oszczędnie, ale raczej w mieście. Co jeszcze umila jazdę? Przynajmniej mnie to jest jeden z najważniejszych elementów każdego samochodu. Audio. Ja mam tutaj lepszy system nagłośnienia
i on działa bardzo dobrze. Nie jest tak, że mógłbym się zakochać i wspominać Wam w kolejnych testach o Tucsonie jako takim moim odnośniku odnośnie dźwięku, ale gra naprawdę dobrze i myślę, że większość osób powinna być zadowolona. I jazdę umili Wam też na pewno zawieszenie, bo ja zawsze to mówię, ja lubię samochody, które mają raczej twarde zawieszenie niż miękkie. Nie lubię, jak mnie buja na każdej jakiejś nierówności i tak dalej. I mimo, że ten samochód ma zdecydowanie bardziej miękkie zawieszenie niż sztywne, nie jest to zawieszenie pozwalające latać po łukach, będąc przyklejonym do drogi, no ale wiadomo, nie po to ten samochód, ale już komfort, jaki ono zapewnia, naprawdę na wszystkich nierównościach, jakichś tam dziurach, wybojach, jest na bardzo wysokim poziomie i ja na to też bardzo zwróciłem uwagę, że czułem się w tym samochodzie świetnie pod tym względem, jest naprawdę bardzo komfortowy. Do jazdy mamy też dwa tryby, Eco i Sport. I to znowu jeden z tych samochodów, w których po przełączeniu z Eco na Sport główna zmiana to czerwony akcent Sport na zegarach. Wiadomo, są troszkę wyższe obroty i ten samochód będzie troszkę bardziej dynamiczny, ale jego charakter zdecydowanie nie zmieni się z takiego, nie wiem, ospałego w Eco do jakiegoś Sportu. Ciekawe są tylko dwa tryby, to się też rzadko zdarza, bo przeważnie są przynajmniej trzy. Ale to traktujcie bardziej jako jakiś tam gadżet. I na pewno kolejną rzeczą bardzo umilającą jazdę jest to, że mamy trzystrefową klimatyzację, także z tyłu pasażerowie mogą sobie też sami regulować temperaturę. Mega dobra rzecz. I jeszcze na sekundę przy tablecie. Coraz rzadziej się zdarza tablet umieszczony na tej wysokości. Bardzo często jest już on raczej tu. Także musiałem się chwilę przyzwyczaić, że jest znowu coś niżej. No ale znowu nie zasłania szyby, nie jest gdzieś bardzo nisko. Jest bardzo w porządku. Obsługuje się go szybko. Jest prosty. Jest Android Auto, jest Apple CarPlay. Także mając to, ja w zasadzie coraz mniej poznaję te systemy fabryczne, bo w zasadzie zawsze jeżdżę na Android Auto. Także robię tyle, ile muszę, żeby poznać, co tutaj jest. No i na tyle, na ile zrobiłem, to multimedia są ok. No dobra, do brzegu. Ile sobie za to życzą w salonie koreańskiej marki? Rzućcie okiem na cennik. Wrzucę oczywiście tylko i wyłącznie cennik wersji hybrid, tej 230-konnej. Myślę, że będę miał do testu inne modele, więc wtedy skupimy się na innych jednostkach. A tutaj startujemy od 140 tysięcy. Co może jakimś mega niskim poziomem nie jest, no ale zwróćcie uwagę, że mamy 230 koni. A wersja, którą jadę, to oczywiście najwyższa, jak to w testówkach, wersja Platinum. I mamy tu, dorzucając jeszcze kilka opcji do cennika, 170 parę tysięcy. To już się robi troszeczkę, ale pamiętajmy, 230 koni full opcja. Tyle, że muszę jedną rzecz zauważyć. Ten samochód ma cztery wersje wyposażeniowe i ja w zasadzie pierwsze dwie miałbym zawsze skreślone, bo w nich nie ma pełnych LEDów. A ja uważam, że to jest coś, co trzeba mieć. Nie będę się nad całym cennikiem rozwodził, ale moim zdaniem pełne LEDy dzisiaj w nowym samochodzie takiej klasy być muszą. Także jak dla mnie cennik takiego samochodu w zasadzie kręciłby się przynajmniej w okolicy 160 tysięcy, 160 paru. I przy dzisiejszych cenach nie jest to jakaś wartość, że wszyscy nagle polecicie do salonu, ale cena jest, myślę, że skalkulowana w odniesieniu do rywali całkiem w porządku. A rzucę tylko, że ten samochód bazowo zaczyna się od 100 tysięcy złotych. I to już robi pewne wow, bo może nie każdy potrzebuje, tak jak ja, LEDów czy w ogóle tych wszystkich gadżetów. No dobra, dajcie znać, jak Wam podoba się nowy Tucson, bo wiem, że on wyglądem, przede wszystkim wyglądem, wzbudza bardzo wiele, nie wiem czy kontrowersji, ale interakcji, bo ludzie oglądają, piszą o tym samochodzie i chyba wydaje mi się, że Hyundai tak troszkę rozbił bank światłami. Cała reszta jest fajna, ale nie odbiega aż na tyle od innych samochodów jak światła z przodu. Także zobaczcie, jedna rzecz, a wzbudzili takie kontrowersje, taki odzew od społeczności, że tak powiem, motoryzacyjnej. Napiszcie, co Wy sądzicie na temat tego modelu, jestem bardzo ciekawy. A ja zapraszam Was na kolejne testy. Zapraszam do subskrypcji, abyście ich nie przegapili. I na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Cześć!